Witam z tej strony Docentus. Pokażę Wam, jak zrobić taki mały, nieduży, ale bardzo sympatyczny domek. Zmienimy może czas jeszcze, żeby... Tylko było widać o poranku. Domek wygląda tak. Pokażę po kolei, co jak robić. To będzie taki tutorial, bardziej instrukcja nawet, jak zrobić klocek po klocku. Dobra, włączymy sobie shadery, żeby to nie lagowało za bardzo. Teraz troszkę zwiedzimy. To jest przód domku, balkonik z pięknym widokiem na morze, można łowić sobie rybki i tutaj mamy coś w rodzaju takiego salonu, zejście na dół do piwnicy, gdzie jest magazyn, na górze mamy sypialnię, balkon z pięknym widokiem. W piwnicy jakiś magazynek, wyjście z boku też jest. Jeszcze raz to oblecimy, żebyście mogli zobaczyć sobie. Jeszcze nie wiem, czy zdążę w jednym odcinku to nagrać. Jeżeli nie, to podzielę, myślę, że maksymalnie na dwie części, też żeby to nie było nudne do oglądania. Także zapraszam i powodzenia w budowaniu. No i dobra, zaczynamy budowę. To będzie prosty domek z materiałów, jakie na początku gry mamy, czyli niezbyt drogie jakieś, te co bardzo łatwo pozyskać. I zrobimy tak. To będą podstawy nasze. Zrobimy sobie tak. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Teraz w tą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli mamy tak 16 na 6. I dalej robimy tak. 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tutaj sobie to złączymy razem. I tutaj jeszcze zrobimy coś takiego. Czyli podstawa jest bardzo prosta. Robimy to z kobla. I co dalej? To będzie taka część piwniczna, także tutaj jeszcze dodamy po jednym bloku do wysokości. O, ok. Te materiały, które ja tutaj używam, to jest kobel. Ja gram na texture packu Flow HD. No, to troszkę inaczej wszystko wygląda. Moim zdaniem bardzo fajny, ładny texture pack. Natomiast wy możecie sobie użyć tutaj, nie wiem, na przykład cegieł. Kamiennych cegieł by też fajnie wyglądało. Dobra, dalej co robimy? Potrzebujemy deski. Świerkowe deski to są. I teraz będziemy robić sobie może mur. I teraz tak, gdzieś tutaj będziemy potrzebowali, zaraz zobaczymy, może tak,
Może zanim jeszcze, to żeby to ładnie wszystko wyglądało, dębowe schody jeszcze weźmiemy sobie. I zróbmy. Taki balkonik. 2, 3. Raz. Dobra, ten balkonik to będzie główne wejście. Tak? Zrobimy może. Ach, w ten sposób. To będzie główne wejście do naszego domku z pięknym widokiem tutaj na okolice, na jeziorko. I teraz tak, wejście zrobimy gdzieś. No i zróbmy to gdzieś tutaj. O, tak, możemy. No zaraz zobaczymy ewentualnie, jak to będzie wszystko wyglądać. Tutaj zróbmy taki malutki balkonik. Ja tutaj akurat dębowego drewna używam. Ale tutaj również może być akacja. Tu mamy wejście, zobaczmy. Proszę, musimy pomyśleć. Jeżeli tu wejście, może wejście zróbmy jednak. No zobacz. O, w ten sposób. O. I zobaczmy tutaj. Myślenie w toku. Tak jest. Tak to chyba będzie wyglądało. Tu zrobimy drzwi wejściowe. Tu będzie jedno okno. Natomiast będziemy dalej robić może tu okno. I tu dobrze byłoby się, żeby kończyło. To może zrobimy to w ten sposób. O! By tak wyglądało, tylko że teraz w tym momencie zmienimy tu nasz balkonik, żeby on się wkończył dokładnie w tym momencie, w tym miejscu. O! Będzie to dużo lepiej wyglądało. Czy tak? Zaczynamy tutaj robić murki. Tak. Zróbmy to tak. Takie większe okno, mniejsze. Tu mamy wejście. To też będzie mniejsze okno. Tutaj wykończmy to schodkami. Bardzo fajnego wyrazu. O, jak to pięknie wygląda. Zróbmy teraz tak. O. Teraz zaczynamy robić dach. Dach robimy ze schodków drewnianych. Dość prosto. Ten domek nie należy do najprostszych w wykonaniu, natomiast nie jest też jakoś tam ogromnie trudny. Myślę, że materiałów jakichś tam skomplikowanych do niego nie trzeba, natomiast wygląda bardzo ładnie. Na początek rozgrywki gdzieś tam serwerowej można sobie zrobić, żeby sobie pokazać swój skill w budowaniu. Tutaj zrobimy takie okienko jeszcze chyba tak. Damy radę. Dlaczego daję tutaj te schodki z bruku? Ponieważ taki schodek dodaje bardzo fajnego charakteru do dachu na koniec. Zaraz jak to zrobimy większość, to będzie to dokładnie widać. Damy jeszcze tak. Tutaj damy ten daszek w tą stronę. On się będzie kończył tutaj. Nie będzie to taki typowy prosty dach. Natomiast
Będzie on miał kilka spadów, co nada mu pięknego uroku. Tak, zrobimy tak. O, super to wygląda, jak na razie. I zrobimy teraz... tak. To walamy. Tu potrzebujemy z jasnego dębu. Ta część górna, mówię, to można sobie wykończyć drewiankiem, jakim mamy. Może to być akacja, może to być jakieś tam jasne drewno. To jest bez różnicy, co tam sobie będziecie używać do tego. Teraz tak, zróbmy podłogę. Ponieważ domek nie jest za duży, to podłogę zrobimy z półpłytek. Zaoszczędzimy sobie miejsca. Natomiast na serwerach Survi też spawnują się potworki w ciemniejszych miejscach. Jeżeli tutaj gdzieś tam nie mamy glowstone'a, mamy mało pochodni, także nie ma dość dużo światła u nas w domku, no to mogłyby się spawnować mopy. Natomiast tutaj na półpłytkach nie powinny, z tego co wiem, na półpłytkach się nie spawnują. A i to też doda nam troszkę miejsca w piwnicy. Dobra. Może to trochę nudne jest, jak klikam cały czas, żeby tą piwnicę wykończyć. No, ale tak to już jest. Dobra, zrobimy jeszcze górę. I tutaj... w ten sposób. Robi się ciemno. Dobra. Mamy dzień. By było wszystko widoczne. Dobra, robimy podłogę w tym miejscu. No i teraz to będziemy kontynuować. Ale dziwnie pada deszczyk. Tu gdzie robię, nie pada. Tu jest piękna pogoda, a tu leje deszcz. Dobre, dobre. Minecraft zachwyca. Dobrze, jeżeli chodzi tutaj o daszek, kończymy tą część dachu. Tak dotąd. Te popłytki nie są najłatwiejsze do... Nie popłytki, tylko schodki nie są najłatwiejsze do stawiania. Okej. Natomiast one się bardzo fajnie łączą od tą którejś wersji Minecrafta, przez co te dachy nabrały naprawdę bardzo fajnego wyrazu. Są nowe możliwości. Tutaj i jeszcze tutaj skończymy. Teraz tak, dodamy oczywiście ten ostatni klocek z bruku. Ach, nie tak. Jest. I popatrzcie teraz. Daszek taki, no wygląda nie za ciekawie. No on jest, niby jakiś tam ten dach jest, ale fajnie byłoby, gdyby do dachu dodać jakąś tam lukarnę. Lukarna to jest takie okienko w środku dachu. I żeby to było równo, to z tej strony będę. O, tutaj stawiamy pełnego klocka. Jeżeli ja buduję za szybko, zawsze sobie można zrobić pauzę i po prostu powtarzać te moje ruchy. Teraz tak, tu byśmy potrzebowali płotek. Płotek mamy.
jest taka lukarna, która nadała charakter dla naszego dachu, ale zrobimy to samo dosłownie też tutaj, tylko jeszcze może skończmy. Może tak trochę chaotycznie to robię. Ale ten domek już budowałem, także mniej więcej też już mi jest łatwiej, nie muszę tyle razy powtarzać. Tak, to zrobimy. Nie, jeszcze może tutaj troszkę mniejszą lukarnę. Tu cały. Daję całe klocki tutaj, ponieważ jeżeli damy tam szybę, to do schodków szyba się niestety, ze schodkami się szyba nie łączy. Natomiast w ten sposób bardzo fajnie powstanie. O! Część domku. Super, jak już jesteśmy tu przy płotku, to zróbmy sobie. Tak. Weranda będzie. Może tu. Tu do góry. Tu do góry. Tu. I tu. Jest równo. Równo. Pięknie. Super to wygląda. Tylko że pada jeszcze, no. Dobra. Wykończymy to płytkami. Taki daszek powstał. Jest piękny daszek. Okej. Dobra. Mamy coś takiego. I teraz tak, jeżeli chodzi o dach tutaj. Dobra, kończmy tą podłogę. Zobaczymy podłogę. Dobrze jest używać właśnie nie za dużo materiałów, czyli 3, 4, 5 rodzajów maksymalnie, bo jeżeli jest zbyt wiele materiałów, robi się taki miszmasz i no już to wtedy tak fajnie nie wygląda. Może to zrobimy w ten sposób. O. Także nie trafiłem. Dobra. Tu połączymy tak. Tu połączymy w ten sposób. To skończymy tak. Dobra. I teraz zróbmy. Tak, końcówkę dachu tutaj, o, w ten sposób. Dobrze to robię, nie, bo to nie tak do końca powinno być. O, dobra, teraz będziemy łączyć te dachy, czyli to tu ma się razem schować, zakończyć, popatrzcie. Teraz robimy w tą stronę. Tu będzie mniejsze i tu chyba będzie jeszcze mniejsze, tak? Mi się zdaje, że powinno to wtedy się ładnie połączyć nam, tak? Jeden. Drugi. I trzeci. O, i ten dach się bardzo fajnie teraz nam skomponował. Dodamy jeszcze tą końcóweczkę z kobla. I zobaczcie. Górę wykończymy pół płytką. No, dawaj. Tak. Okej.
No i tutaj jeszcze odwróconą pach. Na razie wygląda to tak. Mamy daszek. Aha, tutaj jeszcze tą popłytką skończymy. O, daszek. Dach jest dość skomplikowany. Natomiast bardzo ładny. No, to super wygląda. Trzeba zrobić coś z tą stroną. I teraz tak. Świerkowe deski. Zróbmy okno. Okno. Dobrze, jakby było symetryczne z tym oknem. Dlatego zrobimy w tą stronę. Tak. Symetrycznie drzwi. Tutaj zrobimy drzwi wejściowe. I teraz tak. Mamy tą stronę. Jakby tutaj dalej to skończyć. To możemy zrobić tak, to okno. Tak samo symetrycznie. Nie, zobaczymy, czy nam w ogóle to wyjdzie, ale podejrzewam, że tak. Tu i w ten sposób tak powinno to działać. Wykończmy sobie schodkami. To będzie wejście też. O. I zobaczcie, jak to wygląda w tej chwili. Jeżeli chodzi o górę, też coś z tym trzeba zrobić, dlatego o. Pach. Pach. I mamy okienko. Schodek. Dzień nastał. Dobra, Jerzy. Mamy tak. Aha, tu się nam kończy. No dobra, dobra. Chociaż, aha, zróbmy. Tutaj będziemy robić daszek. Kolejny. Powiązany z tym dachem. Nie trafimy. No i zobaczymy, jak to zaraz będzie wyglądało. Pach. W momencie, kiedy zaczynamy rozgrywkę na serwerze, jak to mówiłem, ta bida z surowcami jest, no to taki domek jest idealny. W piwnicy można sobie zrobić magazyn. No tam kilka, no może kilkanaście skrzyn by weszło, bo to nie jest zbyt duży domek. No i magazynujemy surowce i można coś lepszego wybudować. Ten domek będzie budowany bez glowstone'a, także bez odwiedzin w piekle. Natomiast ja generalnie nie lubię domków oświetlanych pochodniami. Ja lubię takie bardziej materiały trudne do zdobycia. No ale ten taki na Survivor jak najbardziej powinien się nadawać. Bardzo klimatyczny. O, tutaj mamy. Zróbmy sobie jeszcze. O. Taki balkonik, żeby nikt nie wypadł, nogi nie złamał. Aha, jeżeli chodzi o ten. Aha. Dobra, to też tak jak tam będziemy robić. Tak. Zobaczmy. Zróbmy więc też. Lukarnę.
Okej. Stała. Na razie to tak wygląda. I teraz tak, tutaj zrobimy schodek, tu. Aj. No co jest? Tu. Och, z tymi schodkami. Najbardziej nie lubię, to jest tryb creative, ale w trybie normalnym poustawiać taki dach, no to trzeba się naprawdę nieźle napocić, namęczyć, napodskakiwać. No nie jest to łatwe, te źle postawione klocki, bijemy siekierką, no